To taka historia o wytrwałości, o tym, że nie można się poddawać, o walce o siebie, o swoją godność. Na pewno o tym jest ten film. To także historia o porozumieniu, szeroko rozumianym. Główny bohater naszego filmu, chłopak, mężczyzna, jest osobą niepełnosprawną. Jest niepełnosprawną fizycznie, ale jest pełnosprawną intelektualnie. Z tym, że poprzez jego niepełnosprawność fizyczną otoczenie traktuje go jak niepełnosprawnego również intelektualnie. I to jest jakby główny konflikt naszego filmu. W filmie Maćka Pieprzycy Chce się żyć gram postać Mateusza, czyli osoby, która jest chora na cierpienie taką chorobę, która się nazywa czterokończynowe porażenie mózgowe. To jest wyzwanie, którego w Polsce jeszcze nie widziałem, a na świecie no, kojarzyłem tylko oczywiście Daniela Day-Lewisa. No, potem jak zobaczyłem, że jest trochę więcej filmów na ten temat, to też zobaczyłem, że to nie tylko Daniel Day-Lewis, ale też paru innych ludzi się za to zabrało. No i niezmiernie mnie to ucieszyło, że jest takie wyzwanie też w Polsce. No, ale już w ogóle to było też takie przyjemne, że to wyzwanie czeka mnie akurat. Ja ten film solidnie jakby no przygotowywałem, dokumentowałem. To zabrało mi około roku czasu. Także jakby dotarłem do wielu ludzi, do wielu ośrodków, do wielu rodzin z osób, którzy mają dzieci niepełnosprawne właśnie z porażeniem mózgowym. I jakby no, z wielu historii, prawdę mówiąc, z wielu jakby sytuacji, o których słyszałem, się ulepił ten scenariusz. Film jest na faktach, czyli oparty o prawdziwą historię Przemka, który jest tam właśnie w zakładzie teraz w Międzylesiu. I nie sposób było się na nim nie wzorować. I to, no i troszkę czasu tam spędziliśmy, zwłaszcza, że oni się na tyle z nami polubili, że sami występują w filmie, w większości tych scen w zakładzie i tak dalej. Ale też oczywiście Przemek był takim pierwowzorem wykonania tej roli, ale też poznałem w międzyczasie Szymona z jego wspaniałą rodziną. I to mi też dało inny jeszcze odcień, który dorzuciłem. I Sebastiana na końcu, już dwa dni przed filmem, który jeszcze dał taki inny cień, taki bardzo humorystyczny. Tak, to bywa zwykle przy pisaniu scenariusza filmu fabularnego. Trochę jest prawdy, trochę jest zmyślenia, się to miesza ze sobą, tak żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Koncepcja, jaką realizujemy, to jest koncepcja ruchu wewnątrzkadrowego aktorów. Właściwie nie ma w tym filmie, a jeżeli jest, to bardzo mało ruchu kamery. Kadry są dosyć szerokie, jest bardzo mało zbliżeń. Dlatego, że w miarę upływu czasu, kiedy poznawaliśmy świat osoby porażonej, z porażeniem mózgowym, bo poznaliśmy kilka takich osób, jeździliśmy do ośrodka przez wiele miesięcy i co było zaskakujące, że niesamowite, że te osoby, tak jak nasz bohater, z zewnątrz wyglądają upośledzenie wyglądają, czyli są upośledzone dla nas, a tak naprawdę w środku są w 100% zdrowymi ludźmi umysłowo. Czyli pierwsze, co się narzuca, ograniczenie fizyczne. I taka jest trochę kamera w tym filmie. Taka ma być. Upośledzona fizycznie. Czyli statyczna, szeroka. Bardzo mało jest tutaj z subiektywnej kamery. Jeżeli jest, to jest tylko wtedy, kiedy bohater interesuje się czymś bardzo. W wypadku tego filmu to jest kobiecy biust. To jest taki leitmotiv tego filmu. I on nie jest ordynarny, on jest taki bardzo subtelny i pozytywny. Też ma bardzo dużo w sobie ten leitmotiv takiego nawiązania, czym jest seksualność dla
osób niepełnosprawnych, co mnie od początku w scenariuszu Maćka zachwyciło. I oczywiście wybranie tutaj zarówno dziecka, jak i dorosłego, tych głównych ról, to było duże wyzwanie i to właściwie była ta zasadnicza trudność. Długo szukałem zarówno dziecka, jak i dorosłego. Najpierw dorosłego, bo to była trudniejsza rola, więcej jest go na ekranie. Robiłem wieloetapowe castingi, właściwie spenetrowaliśmy przede wszystkim wszystkie szkoły teatralne, bo to musiał być ktoś, młody aktor. Spenetrowaliśmy również naturszczyków tak zwanych, aktorów nieprofesjonalnych. No i wyłonił się na pewnym etapie Dawid Ogrodnik. No i potem sprawdzaliśmy go jeszcze oczywiście na drugim etapie, na trzecim. Tam mieliśmy taki finał, mieliśmy taką finałową piątkę chłopaków. No on był zdecydowanie najlepszy. Wszystko było trudne, bo trzeba było wszystkiego się nauczyć, no trochę jak nie ty. Ze spaniem, wstawaniem, z ciałem, z myśleniem. No i to zajęło sporo czasu. Właściwie łącznie z planem, no to siedzieliśmy w tym 8 miesięcy. To jest 8 miesięcy, które trudno pamiętać. O. Najtrudniejsze w pracy operatora przy tym obrazie jest poskromienie swoich zapędów do udziwnienia w tej historii w opowiadaniu obrazem, czyli trzymania się tego, co się wymyśliło. No to jeżeli cały film rozgrywa się w dwóch lokacjach, a druga część tego filmu właściwie w jednym pokoju, no to bardzo łatwo tutaj się znudzić takim pomieszczeniem. No więc szukam nowych, jak gdyby tutaj rozwiązań, nowych kątów, ale wszystko w ramach właśnie tego, co zostało wymyślone przez nas z Maćkiem, z reżyserem. Część filmu, część tej historii rozgrywa się w domu rodziny naszego bohatera, zaś druga połowa filmu, właściwie połowa filmu, rozgrywa się w ośrodku dla osób niepełnosprawnych. I w związku z tym oczywiście osoby niepełnosprawne fizycznie, również intelektualnie też biorą udział w naszym filmie. Chciałbym, żeby to, co ja przeżyłem przez 8 miesięcy, ktoś to zobaczył na ekranie i pomyślał sobie, że te osoby są właśnie takie, jak ja ją przedstawiłem, żeby się nie bać. Dlatego takie oddanie też temu, całej sprawie, tematowi, żeby to przeszło na drugą stronę. Że ktoś właśnie to zrozumiał, że nie trzeba tych osób zamykać gdzieś po zakładach, upychać, robić im specjalne imprezy, bo to, jak oni ciągną całym sobą do ludzi, do normalnego świata, do tego oni mają bardzo proste marzenia. Przemek mi powiedział, że on by chciał pójść do kina, chciałby pospacerować gdzieś spokojnie po mieście. Tak, nie ma takiej możliwości. Skończyliśmy zaraz film, to już chyba był ostatni dzień zdjęciowy, i jakoś w tym czasie zaraz było właśnie T-Mobile Festival. Już samo zaproszenie jest na taki festiwal, gdzie tam do tego działu Work in Progress chyba 4 czy 5 filmów było, łącznie z panem Wałęsą. To już jest fajne rzecz, bo wiadomo, przyjeżdżają tam ludzie, którzy i obsadzają festiwale i mają szansę dalej gdzieś pchnąć ten film. Ale nie chciałbym myśleć takim trochę myśleniem, którego nie lubię w zasadzie, że musimy najpierw gdzieś to sprzedać za granicą. W sensie niech to docenią ludzie, którzy się na tym znają, nie wiem, w Karlowych Warach. Niech to doceni, tak jak napisał Chris Boyert, który obsadzał Cannes o tym filmie, wiesz. To jest film po polsku, to jest europejskie kino, to jest nasze kino, więc wolałbym, żeby nie musieć najpierw jeździć po miliardzie festiwali, żeby ludzie docenili i o, wracamy tutaj z tym filmem, bo w Polsce byście tego nie zauważyli, nie? Wolałbym, żeby nie robić takich zabiegów, żeby to tutaj po prostu ludzie o tym mówili, chcieli to oglądać i szli na to do kina. Bo przede wszystkim o to w tym filmie chodzi, żeby pójść do kina i żeby trochę zmienić swoje patrzenie na rzeczywistość.